Cześć, Pepko, pojawiły się nowe dzbanuszki, nowe szklanki, nowe koce w różnych rozmiarach, nowe pojemniki, takie słuchajcie, srebrne czy złote. Naprawdę przepiękne, także musicie zobaczyć ten przegląd. Pokażę Wam też nowe szklanki, trochę nowych ubrań, także zostańcie do końca. Kocyki są naprawdę prześliczne, takie barankowe, cieplutkie, miłe w dotyku, także naprawdę są super. 130 na 170 cm, kosztują tylko 20 zł, słuchajcie, i one są w różnych kolorach, tak jak widziałyście. Jeśli jesteście nowi na moim kanale, to będzie mi bardzo miło, jeśli zostawicie subskrypcję oraz łapkę w górę. Kolejna nowość to są właśnie te pojemniki, o których Wam wspominałam. To są takie zestawy pojemników w zasadzie, ze złotymi niteczkami albo srebrnymi. Tutaj już Wam pokażę, postaram się któryś otworzyć, bo tam są w środku jeszcze włożone mniejsze. Cena tych pojemników to 25 zł. Na samej górze jest też nowa poduszka w takich mocno jesiennych, takich stonowanych raczej kolorach za 35 zł. Tutaj z tego działu już nic nie widzę. I ostatni rzut jeszcze na kocyki i polecimy dalej, bo pokażę Wam obłędne lampki za chwilę. Tutaj są jeszcze kule ze sreberkiem w środku, żeby pasowało ładnie do podstawki. One są takie piękne, słuchajcie, jak się je poruszy. 20 zł. I na samym dole są też świeczki, aktualnie pasujące do kolekcji Zimowy Ogród, 20 zł, o zapachu zimowego ogrodu. Jestem ciekawa, co to jest za wymyślony zapach i jak on pachnie tak naprawdę. Tutaj są jeszcze takie zawieszki, zobaczcie, po 15 zł. Tutaj macie takie shakery jeszcze, blendery, czy no dobra, do przygotowywania różnych tam, wiecie, drineczków, 30 zł taki shaker. Z takiej świątecznej kolekcji wskoczyły tutaj, zobaczcie, takie lampiony. I one są w dwóch rozmiarach. Jest mniejszy za 40 zł. Albo na dole większy i ten większy, czekajcie, już Wam powiem ile kosztuje, sekunda, 20, nie, przepraszam, 50 zł, zamotałam się teraz, sorki. To są właśnie lampki, wyglądają trochę jak grzybek, przepiękne są, słuchajcie. Zaraz Wam je pokażę. 45 zł kosztuje taka lampka. No śliczna jest. Fajnie, że jest biała, bo ten biały bardzo ładnie komponuje się z tym drewnianym spodkiem. W samej górze takie, zobaczcie, dzbanuszki z filiżanką na dole do parzenia herbatki jesiennej. Cudo, po prostu powiem Wam, cudo. 35 zł. Tutaj szklanki. Na pierwszy rzut oka myślałam, że one są takie, wiecie, bardzo cieniutkie, że aż strach je do ręki wziąć, ale nie. Myliłam się. 10 zł kosztują i są dwa odcienie. Natomiast idąc jeszcze tutaj jest wiele takich, zobaczcie, dekoracji jesiennych za 6 zł, grzybki też są czerwone albo tutaj obok zielone, czy na przykład takie małe dynie do wykonania jakichś fajnych dekoracji. Są takie małe girlandy za 10 zł z muchomorków, fajne. Na samym dole podkładki. Wiem, że te podkładki ogólnie, jako sama podkładka, już były tylko w innych kolorach, ale chodzi o to, że są w takim brązie, żeby pasował po prostu do tych wszystkich jesiennych tutaj dekoracji. I tutaj macie dwie sztuki, zestaw kosztuje 8 zł.
poduszka piękna za 30 zł, śliczne jesienne liście. Nowością w Pepco są też spodnie. Ogólnie z wyglądu są klasyczne, ale tutaj zdecydowanie uroku dodaje im ta wstążeczka zawiązana, taka wiecie, w panterkę. 60 zł. Jeansy też się pojawiły w kolorze czarnym. Takie, zobaczcie, one mają sznurki u góry, że możecie sobie jeszcze związać. To jest fajne i niefajne, no to zależy co kto lubi. Ja aktualnie nie lubię tych sznureczków niestety, bo mi zawsze przez nie bluzka w tym miejscu tak odstaje, 60 zł, to mnie irytuje bardzo. Sweterki, takie już golfy, zobaczcie, zimowe, jesienne, i taki golf kosztuje 50 zł, jest w rozmiarach do XXL. Tutaj są natomiast bluzeczki, niby klasyczne czarne, z takimi ładnymi złotymi guzikami po 25 zł w rozmiarach do XXL. Tutaj tak ogólnie idę, szwendam się po całym Pepco i sprawdzam, czy jest coś na piżamkach. Już takie grubsze skarpety się pojawiają, zobaczcie, po 12 zł. Ale co chcę zobaczyć dalej? Piżamy. Czy tutaj jest coś nowego z piżam? Bo wstępnie nie widzę. Przejdziemy się na pewno na dział Duża Dziewczynka, bo tam jest dużo pięknych rzeczy. A Wy tam wiem, że nie zaglądajcie. Dajcie znać w komentarzach, czy zaglądacie na ten dział Duża Dziewczynka, czy nie. Bo wbrew pozorom ubrania są tam aż do 170 cm i ja sama powiem Wam, że wiele rzeczy z tego działu noszę. I widziałam, na przykład byłam ostatnio z koleżanką, się spotkałyśmy na spacer i właśnie widziałam, że ma dokładnie z ubrana w ciuchy z działu Duża Dziewczynka, także warto, warto, bo tutaj naprawdę są fajne rzeczy, na przykład takie fioletowe sweterki, zobaczcie. $40. Na przykład taka spódniczka w kratę, no też ładna, prawda? $25. I tak na koniec jeszcze tu są nowe dresy. Tutaj jeżeli oczywiście wybierzecie ten rozmiar 164 czy 170, to traficie coś na siebie. Bluza jest po 40 zł. Są szare i są czarne. No i tak to mniej więcej wygląda. Z mojej strony to już wszystko. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dzięki wielkie.